Stadion przed chwilą i zmierzamy tutaj Błoniami zobaczyć, jak zbierają się kibice, jakie nastroje panują przed meczem. Za chwilę wydarzenie dzisiaj tego dnia w piłce nożnej, finał Pucharu Polski w piłce nożnej, Lech Poznań, Raków Częstochowa. Raków Częstochowa oczywiście broni pucharu zdobytego przed rokiem. Także zapowiada się ciekawe widowisko. Będą emocje piłkarskie, na pewno szczególnie dla tych kibiców dwóch drużyn. O, już są przyśpiewki, już się dzieje. Postaramy się przejść, może nas nie zabiją jako kibica Legii. Oczywiście przyznam się, że jestem może turystą z zagranicy. Także tu z Warszawy Stadion Was witamy i zobaczymy, jakie nastroje tuż przedmeczowe. Że jest tu dużo policji, już się kibice zbierają, na pewno już bramy zostały otwarte. Także tutaj w ogóle pod ochroną jest policja oczywiście, a kibice przedłużenie długiego majowego weekendu grillują tu pod obiektem Superosko. Także to tutaj z tej perspektywy wejścia na sektory są wyznaczone różne strefy. Tak przechodzą, jest ochrona. No, coraz więcej kibiców, jeszcze są 3 godziny do meczu prawie, ponad. No, od strony tutaj na Błoniach parkingów zmierzają kibice Rakowa. Następna wycieczka, następny autokar dotarł. No, na chwilę przed meczem jeszcze jesteśmy pod Narodowym. No, strefa kibiców Rakowa tutaj, z tej strony. Punkty ze sprzedażą koszulek, gadżetów. Widziałem napis na koszulce: wracamy po swoje. No tak przez wiele sezonów wcześniej, tak jak na wspomnieniach wrzuciłem na grupie, Legia tutaj szła po swoje przez kilka lat z rzędu. Rekordzista pod względem ilości zdobytych pucharów. No, zabezpieczenie podzielone tutaj wszystko na sektory kibicowskie. Poznań tam z tyłu, tutaj Raków. Tak, gdy dojechaliśmy już tutaj na Rondo de Gaulle, skąd będzie przegląd prasy za chwilę. Także kibice już docierają na obiekt.
i będzie rywalizacja o godzinie 16 start. Także rosną emocje dla kibiców obu drużyn. Niesamowite wydarzenie dzisiaj, w Dzień Flagi, święto 2 maja, a my już jesteśmy na Nowym Świecie. No i prosto mostem Poniatowskiego na obiekt trasa, także powoli już coraz więcej służb, a my zmierzamy na dzisiejszy przegląd pracy do domu partii prawnego. W tyle plac krzyży, także sympatyczne widoczki. Pan Charles, hello! Sezon rowerowy oczywiście rozpoczęty, także można korzystać. O, przed nami Muzeum Narodowe, niedługo coroczna noc muzeów, także będzie co pozwiedzać. Wstęp będzie wolny praktycznie wszędzie, a my już jesteśmy pod byłym domem partii. Tam przyjemne miejsce na naszą prasóweczkę. Tutaj gdzieś stąd nadają, też jest niuans telewizja. Plac opustoszały, będzie gdzie usiąść. Tutaj wycieczka się zbiera już z obiad, po obiadku, a my gdzieś jakieś cień znajdziemy i lecimy z tym koksem. Żegnam Was na razie spod Stadionu Narodowego. Krótka była relacja. No i czekamy już tylko na mecz. A jeszcze się nie wyłączyłem z tej perspektywy. Tu Wam pokażę. Są leżaczki, także może sobie wezmę leżaczek. Usiądę na nim, ustawię swój nowy sprzęt i zrobimy live'a z leżaczka. Tutaj też jakieś zagrywki. O, fajne tutaj przejście do Nowego Światu. I jest... Jesteśmy na tyłach giełdy papierów wartościowych, zdaje się, oczywiście. Chwilowo nie ma wody w fontannie. Szkoda, bo byśmy zrobili zanurzenie stópek. Dobra, to już ostatni kadr. Zakaz wchodzenia do fontanny. Hello, do zobaczenia na prasóweczce.